Cześć, witam na moim kanale. Ja jestem Doprawy, to jest kolejne spotkanie z OMSI 2. Dziś widzimy się na metropolii wodociągów. Ostatnio widzieliśmy się na fikcyjnym Szczecinie, gdzie objeżdżaliśmy linię nocną. Dzisiaj ponownie będą to linie nocne. Linie? Bo planuję objeździć dwie linie. Najpierw weźmiemy sobie linię NE18. Relacji nie powiem wam jakie, bo sobie nie pamiętam. Zaraz się dowiecie. Natomiast z racji i z okazji też na to, że linia NE18 ma rozkład łączony z linią NE19, to prawdopodobnie sobie pojedziemy również linią NE19. Powinniśmy się wyrobić. Tabor na zarówno jedną, jak i drugą linię, to sugerowany tabor, to jest tabor klasy Maxi i taki właśnie tabor sobie dzisiaj wybrałem. Będzie to Mercedes Citaro 2. Którego myślę, że przedstawiać nikomu nie muszę, bo jeździłem tym autobusem nie raz i nie dwa. Mam go tutaj akurat w jakimś malowaniu, w jakiejś reklamie. Tak, żeby było ciekawiej. Cóż, myślę, że idziemy do środka. Jeżeli chodzi o środek, autobus prezentuje się tak. Jeżeli chodzi o stanowisko kierowcy, prezentuje się ono tak. Dobra. My sobie tu włączymy postojowe. Cóż, myślę, że będziemy powoli go odpalać. Może zamkniemy sobie te drzwi, żeby nam tutaj to światło tak nie przeszkadzało. Zaczniemy sobie tutaj. 20 mamy odjazd, pasowałoby nam się wyrobić, powinno nam się udać. Teraz temperatury mamy takie trochę niższe, więc damy sobie może 3 stopnie, tak po północy to myślę, że może być w okolicach 3 stopni. Zaraz sobie tu rzecz jasna zaprogramujemy to wszystko. Dobra. Więc tak, jedziemy z tym koksem. 1506. Nie wybrałem rozkładu jazdy. Można by to zrobić tak w sumie. Tak sobie myślę. Więc bierzemy rozkład ten. A dupa, dupa, dupa. Zaczniemy od linii NE19. Tak. Nie, dobrze. Linia 18. Kit. Linia 18. Do Esdilstrasse, ok. Dobra, to zamykamy, to przeklikujemy. Załączymy im nawiewy, zobaczmy tylko, czy się dobrze wyświetla. No nie wyświetla nam się to NE, trudno. Nieważne. Ja sobie myślę, że tutaj od razu sobie pierdykniemy zdjęcie. Fajny jest ten napis. Dobra, ja myślę, że powoli będziemy podjeżdżać. Mam trochę za głośno, więc przyciszyłem sobie. Włączę sobie rzecz jasna helpery, bo tutaj tak nie do końca te trasy ogarniam i w ogóle, także no myślę, że mogą się przydać. Włączymy im tutaj rzecz jasna jakieś oświetlenie przedziału pasażerskiego. No patrz, jak na złość do pierwszych drzwi przyszli, nie? Dobra, przewietrzymy trochę ten autobus. Dobra, i będziemy zaraz ruszać. Jeszcze chwilę poczekamy, jakby ktoś dobiegał. Dobra, ja myślę, że możemy jechać. Przed nami koleżka też odjeżdża.
ale nie będziemy za nim długo jechać, nie bójcie nic. Nächste Haltestelle, Pferdemarkt. Dobra, czekamy tutaj, no bo byśmy zablokowali całe skrzyżowanie. Zresztą tu nawet mamy taką sugestię, że jak tam świeci czerwone, to tu mamy stać. Także no, czekamy na możliwość przejechania. Najprawdopodobniej odcinek będzie trwał tak mniej więcej w przedziale od 90 do 120 minut. No bo jak mówiłem, tutaj może nam, znaczy nie powinno nam jakoś super długo zejść. No ale zobaczymy. Nie bójcie nic, nie sugerujcie się tym, że mamy plus 1. No bo my to nadrobimy. Jeszcze będziemy gdzieś przed czasem. Także na spokojnie. Nie ma tutaj na tej linii jakichś nie wiadomo jakich potoków pasażerskich, także nie spodziewajcie się tutaj jakiejś, nie wiem, pełnego autobusu. Wręcz bym powiedział, że będzie tak jak teraz. Ja tu jak jechałem testowo, to miałem może maksymalnie z 7 osób tak w momencie kulminacyjnym, więc no naprawdę nie ma tutaj najmniejszego problemu z pomieszczeniem pasażerów w tym autobusie. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie działa komunikacja nocna w metropolii wodociągów. U nas, z tego co wiem, to przystanki funkcjonują normalnie, czyli przystanki stałe są przystankami stałymi. U nas, w sensie w Krakowie, przystanki stałe są przystankami stałymi, przystanki na żądanie są przystankami na żądanie. Czyli komunikacja nocna nie różni się w zasadzie niczym. W wielu miastach komunikacja nocna ma zasadę taką, że zatrzymują się do obsługi przystanku tylko w momencie, gdy ktoś z niego wysiada. W sensie nie z przystanku wysiada, tylko z autobusu ktoś wysiada. Bądź ktoś wsiada do autobusu. Tu lepiej wziąć taki zamach. Tu się trzeba bardzo mocno wyciągnąć, bo ten skręt jest super ciasny. Pierwszy raz mi się udało bez krawężnika tutaj przejechać. Zazwyczaj gdzieś tam najeżdżałem. No i ja nie wiem w zasadzie, do której zasady się tu będę stosował. Może zrobimy tak. Dopóki jestem tutaj w mieście, w jakimś terenie zabudowanym, to będę się zatrzymywał na przystankach bez względu na to, czy ktoś wsiada, czy ktoś wysiada. Natomiast potem są tam takie przystanki za miastem. Powiedziałbym, skąd wzięte, ale może nie. No i patrzcie, już jesteśmy plus 1. Trzeba minutę stać. No dobra, no to postoimy. Natomiast no właśnie chodzi o to, że potem są tam takie przystanki w polu, gdzie nikogo tak naprawdę, wydaje mi się, nie ma prawa być, zwłaszcza o tej porze, no bo kto w nocy o północy idzie w pole, o tej porze roku zwłaszcza. Więc tam zatrzymywać się nie będę, tylko będę te przystanki traktował jak przystanki na żądanie. Więc może taki kompromis. Będzie odpowiedni. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Zaraz będziemy ruszać.
No, daleko nie zajechaliśmy. Trasa tych linii jest bardzo ciekawa, zwłaszcza tej. No tutaj teraz jedziemy przez jeszcze jakiś, no ten Bottrop, tak? Bo jesteśmy w Bottrop Zob. Ruszaliśmy z Bottrop Zob, więc strzelam, że jesteśmy jeszcze w Bottrop, na jakichś obrzeżach Bottrop. No natomiast potem będziemy jechać przez takie, no mówię, pola, gdzie nie ma kompletnie nic. Aż ostatecznie docelowo dojedziemy w jakieś miejsce, do jakiejś cywilizacji. Także linie są ciekawe, zwłaszcza ta. No, ta druga może nie ma jakiś tam... Szczerze to tej, tą drugą gorzej pamiętam. Linię jak jechałem sobie testowo. No dobra, także tam... Nie do końca pamiętam, jak ona tak dokładnie 1:1 biegnie, no ale tam raczej już jedzie się taką, no większą cywilizacją, powiedzmy. W ogóle jak na noc, metropolię Rury, to tak wydaje mi się, po pierwsze mały tu ruch uliczny, po drugie nie ma tu praktycznie ani jednej żywej duszy, autobus świeci pustkami. W ogóle bym się zastanawiał nad opłacalnością tego kursu. Raczej bym powiedział, że jedzie, bo musi. Dobra, ja pojadę... A nie, dobra, po co? Przecież w sumie... Tutaj mamy tą ścieżkę, ale jest przerywana. Ja sobie tak może trochę nieładnie pojadę nią. Nie ma się co spieszyć, więc ja sobie mogę tutaj tak nawet tą 40 cisnąć. Wewnątrz autobusu mamy 14 stopni. Nie chcę im tutaj też jakoś super nie wiadomo jak grzać. No bo... Po pierwsze potem wysiądą z autobusu, będą chorzy, po drugie... No będzie tu nie do wytrzymania w tym autobusie, tak? Więc jeżeli temperatura będzie osiągać nam tutaj gdzieś 20 stopni, gdybyśmy dochodzili, to będę po prostu najzwyczajniej w świecie otwierał szyberdach. Tak. Wiem, pasażerowie będą mówić, że chłop oszalał. Ale... No tak będzie, mówię wam. W tych terenach nas chyba jeszcze publicznie na odcinku nie było nigdy. Tak mi się wydaje. Nie kojarzę, abym tutaj kiedykolwiek był na odcinku. Zresztą nie kojarzę też, abym jechał którąkolwiek z linii, które tutaj sobie cisną. 979 na pewno nigdy nie jechałem. 251 nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Tu na Eigenmark. Co to za linia? Coś tam jedzie. 261 chyba. Ta linia będzie wsiadać? No wygląda tak, jakby była wcelowana do wsiadania, więc... Chyba jo. Ja tu się w sumie nie muszę tak daleko wysuwać, bo my tu jesteśmy w sumie jedyną linią, która teraz jedzie. Także na luzie. Patrzcie, jak te przystanki są w ogóle blisko siebie. Przecież to aż wstyd robić tak blisko siebie przystanki. Ledwo ruszyłem, będę hamował. No aż wstyd, mówię wam. No ten kawałek to by się mogli przejść. Nie no, ten przystanek tu po środku jest zbędny moim zdaniem. Te dwa by po prostu wystarczyły. No ale ktoś chciał być kowbojem.
je zrobił, nie wiem po co. Nächste Haltestelle Platz 2 Granit. Zugang zum Bergwerk Prosper 3. Dobra, i tu poczekam na zielone, no bo tyle mi stać tutaj, co pod sygnalizatorem. Różnica taka, że jakby ktoś jeszcze może tu się objawił, to jeszcze sobie może zdąży wsiąść. Natomiast no jak już będę pod sygnalizatorem, to logiczne, że takiej osoby już nie wpuszczę. Oj nie. Dobra. O! Przegiąłem. Żebym jeszcze w tamtego nie pieprzył. I patrzcie, jakimi my teraz będziemy jechać terenami. Normalnie. No, poszedł krawężnik, trudno. Nie wiem, kto w takie tereny puszcza autobus. Tu jest przystanek. Co prawda nie ma tu helperów, ale zaraz usłyszycie zapowiedź następnego przystanku. Czyli ja ten przystanek normalnie obsługuję. No ale nie będę tu stawał. No bo kto by tu wsiadał i wysiadał i po co? Tutaj się można wyżyć. Jeżeli ktoś lubi taką szybszą jazdę, to tutaj się można wyżyć jak najbardziej, nie ma problemu. Ten odcinek jest dość spory tutaj. Ale rozkład też tu jest tak raczej napisany, że patrzcie, ja jadę tutaj 8 dych, czyli cisnę ile fabryka dała i będę opóźniony na tym przystanku tak czy inaczej, więc z drugiej strony to dobrze, no bo wtedy gdybym był przed czasem, to musiałbym się tu zatrzymywać gdzieś na tym przystanku, a zaraz gdzieś będzie, tam już chyba w oddali zresztą nawet helpery widać. Będzie tu też takie ciekawe skrzyżowanie, bo my to sobie teraz tak fajnie ciśniemy, a zaraz będzie ograniczenie do 30 i będzie skrzyżowanie, nie? Z sygnalizacją świetną, żeby było ciekawiej. To chyba na tej linii. Tak mi się wydaje. Nie wiem, być może mi się teraz te linie już merdają. Natomiast, no, ponownie linie nocne. Ostatnio też były linie nocne. No i niestety albo stety będziecie musieli się do tych linii nocnych teraz przyzwyczaić. Ewentualnie nawet nie tyle linii nocnych, co nawet linii dziennych, ale w warunkach między innymi takich. Ponieważ mamy jesień, jak oglądacie ten odcinek, to już jest październik, drugi zresztą, jeżeli oglądacie w dniu premiery, no to mamy drugi październik. Co oznacza między innymi tyle, że no mamy jesień. A co się wiąże z jesienią? Z jesienią się wiąże to, między innymi, że coraz wcześniej robi się ciemno, a coraz później się rozjaśni. Więc wówczas, gdy będziemy wyjeżdżać, tu mamy właśnie tą sytuację, ograniczenie do 30. Absurdalne bym powiedział, tam bym dał 50, a tu dopiero 30. No ale okej, okay. Tak chciał zarządca tutaj drogi, spoko, organizator ruchu, nie ma problemu. Więc logicznie rzecz biorąc, tych odcinków teraz w takich porach nocnych, wieczornych bądź porannych będzie więcej.
W sensie takim, że powiedzmy jak był odcinek kiedyś nagrywany o godzinie 8 rano, tutaj czasu gry, to już było całkiem jasno, normalnie jak po południu, nie? A teraz jakbym sobie odpalił, teraz czy za 2 miesiące powiedzmy, odpalę OMSI 2 i ustawię sobie aktualną datę, która będzie wówczas, no i rzecz jasna godzinę 8 rano, no to już tak jasno nie będzie. Wręcz bym powiedział, że będzie ciemno. Nie wydaje mi się, abyśmy kiedykolwiek 251 jechali. Dobra, nikt nie wysiada, nikt nie wsiada, jedziemy. Wsiadać to, że nikt nie wsiada, to mnie nie dziwi, no bo kto by tu miał wsiadać, jak nikogo nie ma na przystanku. Proszę bardzo, mamy tu nawet symulator stacji benzynowej. Jeżeli ktoś nie widział czwartkowego odcinka, to zapraszam. Ja jeszcze nie znam waszej opinii na temat tej serii, bo ja ten odcinek z OMSI nagrywam w środę. A nagrywam go w środę, bo w czwartek nie będę mógł nagrać nic, w piątek nic nie będę mógł nagrać. A w sobotę chciałbym nagrać wam ETS-a, wróć ATS-a na niedzielę. Także no, po prostu jestem wręcz zmuszony nagrać ten odcinek dziś, bo jeżeli nie nagram go dziś, tego z OMSI 2, no to odcinek się nie pojawi w ogóle. Nächste Haltestelle, Glashüttenheide. Dobra, damy mu trochę po garach. Niech Mercedes pokaże, na co go stać. Musimy dać chłopakowi szansę się wykazać. Pytanie, czy tu ktoś jest? Dobra, to jedziemy dalej. Nie będę tu stawał. Bez przesady. No, więc jutro nie będę w stanie. W piątek... No nie będzie mnie w domu prawie cały dzień w sumie, no bo... Rano szkoła, po południu praca. A w sobotę rano przed pracą postaram się nagrać dla was ten odcinek. Z ETS-2. Powinienem go normalnie zdążyć opublikować. Nächste Haltestelle, Gregorstraße. No cóż, jesteśmy sporo przed czasem. Trochę za dużo. Więc no. Musimy tutaj tak trochę nieładnie sobie postać. Ci tam za mną na pewno nie są zbytnio zadowoleni z tego powodu. Trudno się mówi. Nächste Haltestelle. No i sami przyznajcie, czy ta linia nie jest fajna. Ja tu bardzo żałuję, że jedziemy w nocy, bo w sumie nic nie widać. Tu mamy jakiś młyn, taki typowy holenderski chyba, tak mi się wydaje. Ale tu chyba leci jakaś linia dzienna.
leci 267, więc prędzej czy później tu się pojawimy. Dobra, 20 sekund przed czasem. 10. Myślę, że możemy jechać. Gdyby to było miasto, to bym się zatrzymał. A tutaj nie chcę za bardzo tamować ruchu. Bo i tak tam za mną już jest pielgrzymka tych aut. No trochę ich tam jest. Widzę, w lusterku widziałem co najmniej 3. A my już w sumie dojeżdżamy do przystanku końcowego. A my tutaj mamy praktycznie przyjazd-odjazd. Bo jest minutę do odjazdu, więc tylko tam w zasadzie podjedziemy na końcowy, zatrzymamy się, wysadzimy ludzi. Wysadzimy ludzi, obrócimy się i podjedziemy na startowy. No i ten. No i będziemy jechać. Nächste Haltestelle. Kaplanstraße. Ksantenstraße. Specjalnie tutaj tak się powoli toczę, bo tam na następny przystanek będziemy dużo za wcześnie. Przystanek jest zaraz za tym skrzyżowaniem, a my tam mamy chyba stąd 2 minuty. Nie mam zielonego pojęcia, co za Mongoł to planował. No właśnie, 2 minuty. A patrzcie, jak daleko jest ten przystanek, nie? Widzicie? I tu mamy 2 minuty na dojazd. Nächste Haltestelle an Sankt Johannes. Guten Tag. Ja tu mam minutę do odjazdu. Naprawdę nie wiem, co za Mongoł to planował. No ja na to wpływu nie mam, także no sorry. Ale ja na to wpływu nie mam. Uchylimy sobie trochę okno. Bo się już tu porno i duszno robi. O. Dobra. Trochę przed czasem. Nie powinno się już nic stać. Żaden tu nie powinien dobiegać. Bo niby po co? Nächste Haltestelle, Schulze-Dielitzstraße. Dobra, zaraz tu jakoś wykręcimy na tym rądku. Powoli, powoli. Cicho. I mamy rozgrzeszenie. Tu byliśmy 7 sekund przed czasem. Tu byliśmy 4 sekundy przed czasem. A tu jesteśmy planowo. I wszędzie byliśmy planowo. Praktycznie, czy też w granicach tolerancji. Zmieniamy tablicę i wracamy na Bottrop-Zop. Do odjazdu mamy 2 minuty, ale musimy się obrócić tam na drugą stronę. Więc ja myślę, że od razu sobie podjedziemy. Tylko tak, tutaj w zasadzie gra nas zostawia tak trochę na pastwę losu. Nächste Haltestelle an Sankt Johannes. Ona zapowiedziała przystanek zupełnie niepotrzebnie. Czemu gra nas zostawia na pastwę losu? Zobaczycie, że nie ma tu kompletnie żadnego helpera, który by nas informował o tym, w którym miejscu ja mam zawrócić.
chyba że jest, a ja go nie widziałem. Jeżeli ktoś jechał tą linią, no to niech da znać, czy jakbym pojechał na przykład tam dalej, jak prowadzi mnie ten helper, czy dojechałbym w jakieś miejsce, gdzie powinienem zawrócić. No niby mam tutaj NE18. Ja to może nawet sprawdzę. Jak to mnie tu niby prowadzi dalej. Czekaj. Bo mi ta kamera gdzieś uciekła. No dobra, moment. I teraz tak. NE18 w lewo. NE18 w lewo. NE18 znowu w lewo. Aha, i NE18 tu prosto. Dobra, okej, nie było tematu. Ja myślałem, że mam się tutaj po prostu dookoła tej wysepki obrócić, no bo przecież bym się zmieścił. Ale okej, skoro mam tam jechać, to jadę tam. Nie ma problemu. Spoko, nie było tematu. Serio, ja myślałem, że mam się po prostu dookoła tamtej wysepki obrócić. No bo teoretycznie by to wystarczyło. Są tu mamy godziny nocne, ruch jest praktycznie rzecz biorąc znikomy. A my jedziemy krótkim autobusem, na luzie byśmy tam wykręcili. Ale jak sobie życzą tak, to będzie tak. Zresztą ja i tak mam sporo czasu do odjazdu. Więc mogę sobie pozwolić na taką burżuazję. Gdybym był bardziej opóźniony, no to pewnie bym sobie tam zawracał raczej. Jakbym był na przykład kierowcą w Realu, to raczej bym tam zawracał, a nie jechał. Dobra. Teraz tak, tu jest takie niby rondo, ale to rondem nie jest. Tutaj trzeba się jakoś kurna zmieścić, co wcale nie jest takie łatwe. Ja już teoretycznie powinienem stąd ruszać. No jestem ciut opóźniony, no ale z uwagi na to, że sprawdzałem, czy na pewno mam tam jechać, gdzie mnie ten helper prowadzi. Tu jest w ogóle dość ciasno, wąsko. I tu mamy przystanek początkowy. Startowy, początkowy, jak kto woli. No, tym razem akurat nikogo nie ma. Otworzymy im tak lekko szyberdachy, żeby cokolwiek tu powietrze nam wpadało. I jedziemy z powrotem. Czy też w drugą stronę po prostu. Tutaj ten przyklęk w tym Citaro 2 bardzo fajnie działa. Dobra, ja myślę, że można ruszać. Raczej nikt tu nie przyjdzie. Jesteśmy 2 minuty w plecy, ja bym się tym kompletnie nie przejmował. Nächste Haltestelle: Kaplanstraße, Xantenstraße. Okej. No zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie ten skręt.
ten chodnik tutaj mam wrażenie, że jest trochę za bardzo pociągnięty na skrzyżowanie. Ewentualnie bardziej powinien być ścięty trochę jak tutaj, po prawej stronie, nie? Chodzi mi o ten chodnik po lewej. Łatwiej by się wtedy skręcało w lewo, zwłaszcza autobusem. Natomiast on jest tak tu do szpica. Chociaż tyle dobrze, że tutaj to pobocze jest dość szerokie. No zobaczcie, ja tu już praktycznie tym poboczem jadę. No a tam wcale nie jestem daleko od tego. Jezus, słowa mi brakuje. Od tego chodnika. Thank you so much. Nächste Haltestelle am Pastorsbusch. Dobra, tu też jakaś niunia wsiada. Czemu on nie jedzie? Może sobie teraz śmiało jechać. W sumie to oni. Okej, okay, może mogłem bliżej krawężnika podjechać. Spoko. Ale... przecież oni mają mnóstwo miejsca. Nächste Haltestelle in der Koppel. Nächste Haltestelle, Brab-Ecker Weg. Nächste Haltestelle, Glas-Rückenheim. Nächste Haltestelle, Schneiderstraße. Dobra. Dałem wam trochę posłuchać dźwięków. Czy zwróciliście uwagę, ale temperatura wewnątrz autobusu dalej rośnie. Dupa, to nie tu.
Zamknę na razie im te szyberdachy, bo myślę, że jak jadę tak szybciej, to trochę im za bardzo wieje. Kurde, akurat zamknąłem, jak wjechaliśmy do miasta, no ale dobra. Ale jeszcze będziemy mieć taki teren, gdzie będziemy jechać trochę szybciej, no bo nie będziemy się zatrzymywać na wszystkich przystankach. A poza tym będziemy poza miastem. Więc wtedy na luzie im otworzę, jak już wjedziemy do tego podtropu. Znowu szyberdachy, żeby mieli czym oddychać. Pobudka, pobudka ludzie, pobudka. Nie ma spania. Nächste Haltestelle. Forsthaus Specht. Czy tu będzie jakaś zbłąkana dusza? No nie, no nie. No nie wiem czemu, ale wcale mnie to nie dziwi. Nächste Haltestelle Bischofssonder. Się dotoczymy do świateł. No i poczekamy sobie. Poczekamy sobie, jak będzie nasza kolej. W tym czasie można się łyknąć kawy, nie ma problemu. Proszę bardzo. Jedziemy. Dobra, ja się tutaj tak wysunę trochę mocniej z racji, że ten samochód był jeszcze daleko. Kitaj do przodu. Cholera, co włączę długie, to jedzie coś. Długie czy też drogowe, to jedzie coś naprzeciwka, nie? Ponownie, ile fabryka dała? Powiem wam, że jak na dźwięki silnika... Boże, nie jak na dźwięki silnika, tylko że dźwięki silnika na tych obrotach są tutaj bardzo realne. Zresztą w ogóle te dźwięki w tym Citaro 2 są bardzo realne. Ja akurat mam porównanie, bo zdarza się od czasu do czasu, że za jezdne Bieńczyce się zlituje i wyślę na moją linię jakiś normalny autobus, typu na przykład ten. No a u mnie jest taki też pewien odcinek, gdzie te autobusy, zwłaszcza po południu, jak są opóźnione, rozwijają prędkość maksymalną, czasem powyżej dozwolonej. Ale to jest taka długa prosta między polami. Więc można tam się wyżyć. Długa prosta. Ile ona ma? No tak myślę około kilometr, może trochę więcej nawet. Także no można się tam wyżyć. No i mam porównanie. Warunki są podobne.
Już nawet nie włączam drogowych, bo co włączę, to muszę je wyłączać. No nie wziąłem tego pod uwagę, że on też będzie jechał. Jeszcze bym przestrzelił przystanek, nie? Na wszystkich się zatrzymałem, a ten, gdzie ktoś chce wysiąść, to bym przestrzelił. No ładnie, jaja by były jak beret. No, przebieraj babcia tymi nogami szybciej. Co ty w ogóle, babka, robisz o pierwszej w nocy na mieście? Życie ci niemiłe? Nächste Haltestelle, Lindhorststraße. Tu nie do końca rozumiem tą organizację ruchu. Dlaczego tamten pas jest całkiem wyłączony? Dlaczego na przykład nie zrobili tak, że buspas jest na przykład na wprost? Żebym sobie mógł w przystanek wjechać? Nie wiem, nie domyślam się i nie rozumiem tego. No ale cóż. Tak sobie życzy organizator ruchu, to tak będzie miał kurza jego twarz. Jak tak, to będzie tak. Proste. Dobra, chyba teraz będziemy jechać my. Albo i nie. No, pojedziemy dziś? Pojedziemy. Tu ktoś nawet będzie wsiadał, patrzcie. Dawno nikt nam tu nie wsiadał. Dobra, drzwi się powinny same zamknąć, bo one właśnie na fotokomórkę tutaj działają. Ups, krawężnik był. Trudno. Biorę to na klatę. Spierdzieliłem, trudno. Zaś był krawężnik, ale ten się nie liczy. Zresztą tutaj w Omsy w ogóle jest jakoś tak dziwnie z tymi krawężnikami, że na przykład jak dojedziecie za blisko krawężnika i się nawet zatrzymacie w miejscu, otworzycie drzwi, to potem nagle w magiczny sposób autobus potrafi wyskoczyć na ten krawężnik. Co mnie zawsze tutaj zdumiewało i zdumiewać będzie. Nie, no dobra, chyba w takiej formie otwarte te szyberdachy to jest przesada. Takie coś mi chodziło, o takie coś, o taką Polskę walczyłem.
Dokładnie o taką. No dobra. Nächste Haltestelle Sportpark. O co tutaj te zielone dla pieszych, jak nikt tu nie chodzi? Nie ma tu ani jednej żywej duszy. Ani jednej. Ba, powiem więcej, nawet pół żywej duszy nie ma. Dobra, jakaś niunia będzie nam tu wsiadać. Ja mam oczywiście wyłączoną sprzedaż biletów, bo ja uważam, że kierowca nie jest kasą biletową. Także sprzedaż biletów u kierowcy nie. Absolutnie i kompletnie mi to nie pasuje. Zwłaszcza do przewozów miejskich. No bo jeszcze jeżeli chodzi o przewozy gdzieś tam pomiędzy miastami, gdzie autobus zatrzymuje się raz na jakiś czas, no i ta dystrybucja biletów, dostęp do zakupu biletów w innej formie jest mocno ograniczony, albo po prostu nie ma takiej opcji, żeby inaczej kupić bilet, no to wtedy ok, rozumiem, ale jak to jest autobus miejski, jeździ po mieście i tak dalej, to w ramach komunikacji miejskiej nawet, no to, to absolutnie, jak dla mnie, nie ma mowy w ogóle na coś takiego. Dobra, git. Będziemy tu się wbijać w przystanek. Patrzcie, nawet wszystkie drzwi nam otworzyli praktycznie. No okej, spoko. Tylko jeszcze to światełko by się mogło zmienić. Wcale bym się nie pogniewał. No nie wierzę po prostu, nie wierzę. Tutaj to jeszcze nie stałem. Kuźwa mać. Miskliknąłem. No cóż, zdarza się. Dobra, zjeżdżamy tutaj. Czekaj, czekaj, to nie ten. Następny. Jo. Do widzenia. Nie gęgaj. Dobra, jesteśmy wszędzie planowo. Tutaj niby 2 minuty za wcześnie, jest to absolutnie nieprawda. Nie zgadzam się na takie insynuacje tutaj.
I teraz będziemy jechać trochę inną trasą, tylko mamy odjazd chyba znowu 20, więc dajmy sobie 19, 18. Halo? Halo. Albo dobra, niech se zamkną te drzwi. Teraz jedziemy zupełnie odmienną trasą. W ogóle mnie dziwi trochę, jeżeli jest to tak serio w realu zrobione. No bo my przyjechaliśmy stamtąd, tam, i teraz będziemy jechać o tam. Tylko tutaj odbywamy ponad 10 minut przerwy. Ja bym te dwie linie złączył w jedną linię, jeżeli ja bym to robił. Ja bym te dwie linie złączył w jedną. No i po prostu przerwy by kierowcy mieli na końcówkach, tak? Tak jak jest to teraz w takiej formie, to jak dla mnie jest to mocno dyskusyjne. Czekajcie, ja chyba muszę trochę wycofać, bo ja tu za bardzo się wsunąłem. Tak mi się wydaje. Albo dobra, wyjadę sobie tutaj. Powoli, powoli, powoli. Tutaj przebieg podobnie, około 20 minut w jedną stronę. Chociaż tu jest chyba krócej, coś mi się wydaje. Mamy no prawie 20 minut, ale tam jest 6 minut przerwy. Dobra, jedziemy, 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 jedź, 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 jedź. Bo potem byśmy stali tutaj chyba do jutra. Nie mam tutaj w zasadzie żadnego tematu na dziś przygotowanego. Nagrywam na tak zwanym spontanie i tak to teraz głównie będzie miało miejsce. Po prostu będę nagrywał, jak będę miał czas i ochotę, rzecz jasna, bo to wszystko musi iść ze sobą w parze. To nie jest takie hop-siup, że na przykład mam czas, ale nie mam ochoty nagrać i nagram odcinek, bo to zawsze się źle kończy, jak się coś robi na siłę. Więc nie ma to najmniejszego sensu. A też może być dokładnie odwrotnie, że ma się ochotę, żeby zagrać, nagrać, a może nie być czasu. No i zazwyczaj tak to wygląda. Tylko to jest taka sytuacja, z którą no niestety niewiele da się zrobić zazwyczaj. No ale cóż. Życie. Natomiast jak z tematu. To mamy wzmocnienia od tego. Tego? Czy od poprzedniego? Od
poprzedniego tygodnia mamy kolejną dawkę wzmocnień w komunikacji miejskiej w Krakowie. Zarząd Transportu Publicznego zapowiedział kolejne wzmocnienia w najbliższym czasie z uwagi na rozpoczęcie roku akademickiego. No, powiem tak. Ja osobiście liczę i mam taką cichą nadzieję, głęboką, że nadejdzie kiedyś ten piękny, słoneczny dzień, czy też może być nawet deszczowy, nie ma problemu. Kiedy to wyjdzie, wyjdą, kiedy to ministrowie zrobią streama i ogłoszą, że przechodzimy w tryb nauki zdalnej. Ja czekam na ten piękny dzień, kiedy on nastąpi. Po cichu liczę, że faktycznie taki dzień nastąpi. Chociaż może być różnie. No ale ja bym chciał powrotu do nauki zdalnej. Ma ona swoje plusy, ma swoje minusy, ale... Po prostu chciałbym naukę zdalną, no i tyle. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, no to tutaj z tym wygląda to różnie. To tak... Mam czasem wrażenie, że nie do końca jest to tak dokładnie przemyślane. A tak w ogóle, to ja chyba jeszcze o tym nie mówiłem, bo nie miałem w sumie okazji. To rozpoczął się w Krakowie remont torowiska, które było chyba w najgorszym stanie w mieście. Na ulicy Ptaszyckiego i Jana Pawła II, na części Jana Pawła II, bo nie na całości tej ulicy, gdzie to uczęszczała linia 10, a z uwagi na taki stan torów, a nie inny, był tam puszczany tabor w postaci najstarszych tramwajów eksploatowanych przez MPK Kraków. Linia 10 kursuje teraz trasą zmienioną, w dalszym ciągu kursują tam te stare złomy. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, a szkoda, bo zamiast na przykład, ja powiem tak, od kilku tygodni linia 9 jest w pełni obsługiwana taborem niskopodłogowym. Ja zamiast tworzyć jedną linię w pełni niskopodłogową, raczej bym się skłaniał ku temu, aby dążyć do tego, żeby jak najwięcej brygad na każdej linii było obsługiwanych taborem niskopodłogowym. Przykładowo, co drugi tramwaj na linii 9, żeby był niskopodłogowy, co drugi wysokopodłogowy. Analogicznie na linii 10, żeby co drugi tramwaj był niskopodłogowy, co drugi był wysokopodłogowy. Tym bardziej, że na linii 9 nigdy, jak nią jechałem, ale to naprawdę nigdy, a jechałem nią nieraz na całej długości trasy, przenigdy nie było tam konieczności wysyłania tak długiego taboru w postaci A1 plus C3 bądź Stadlerów Tango Laikonik, tak jak to ma miejsce w tym momencie, bądź bombardierów NGT-8. Nie wiem, co ktoś miał w głowie. Raczej to było na zasadzie takiej, że no dobra, mieszkańcy chcą, damy im, żeby nie narzekali, żeby im ucieszyć mordy, tylko czy tak to powinno wyglądać? Mi się wydaje, że nie do końca. Są linie, które jeżdżą pełniejsze, a są obsługiwane taborem krótszym, bądź ten tabor długi jest po prostu marnowany na takich liniach jak ta, która nigdy w życiu nie była przepełniona. No ja nigdy nie jechałem tramwajem linii 9 przepełnionym, a jeździłem nieraz w godzinach szczytu. I mówię to z ręką na sercu, z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa. Nigdy w życiu nie jechałem ani nie widziałem pełnego tramwaju na linii 9. Pełnego tramwaju, mówię to oczywiście o tramwaju długości
składu E1 plus C3 bądź Stadler Tango Laikonik bądź NGT-8 Bombardier. Tu mamy taki krótki bus pasik. Który notabene już się skończył. Jezus, co on odwala? I on naprawdę musiał tu tak zahamować gwałtownie, żeby przepuścić pieszego, który wszedł w kamienicę, wszedł do kamienicy oknem? Też mamy taki krótki bus pasik, ale skoro go mamy, to se z niego skorzystamy. Dobra, lecim. 189, chyba ta linia była objeżdżana. Tutaj na pewno byliśmy kiedyś. Wydaje mi się, że na linii właśnie 189. I tu widać ewidentnie, że te rejony mapy były robione przez inną osobę niż rejony mapy, jak byliśmy na linii NE18. Po czym to widać? No między innymi po tym, że tutaj piesi normalnie przechodzą przez drogę. Tam nie mieliśmy takiego zjawiska. Nie wydaje mi się, aby to był przypadek. Kuźwa, kobieto, odblaski byś se włożyła. W ogóle nic nie widać. Właśnie, wy też byście mogli odblaski nosić. Ten to w ogóle na czarno, w garniaku. I w ogóle go nie widać praktycznie. Tacy są najgorsi, na czarno ubrani. Także apeluję do was, używajcie odblasków. Używajcie odblasków, nawet w terenie zabudowanym, jak idziecie po zmroku, gdziekolwiek jesteście, idziecie w przestrzeni publicznej, naprawdę używajcie odblasków. Uprościcie, umilicie życie kierowcom, to raz. Łatwiej będzie was zauważyć, na przykład jak będziecie chcieli przejść przez jezdnię, przez przejście dla pieszych. No a też zadbacie o swoje bezpieczeństwo, także no. Myślę, że nie ma większej wartości. Jeżeli nie macie odblasków, to narażacie się na zdrowie lub życie. Nie mówię tu nawet o mandacie, jak jesteście w terenie zabudowanym, bo to jest sprawa drugorzędna, ale... No uwierzcie mi, że taka osoba bez odblasków po zmroku jest praktycznie niewidoczna. Nawet jeżeli jest ubrana na jasno. Jak ktoś jest ubrany jeszcze na czarno, to już jest w ogóle masakra. To są najgorsze osoby w ruchu drogowym z perspektywy kierowcy. Wracając do remontu torowiska, remont tego torowiska ma potrwać około 8 miesięcy. Czy się wyrobią? Może się wyrobią, może się nie wyrobią. Zobaczymy. Jak nie, to się opóźni. Nie ma problemu. Tym bardziej, że zaraz po zakończeniu tutaj tego remontu praktycznie ma ruszyć remont torowiska w ulicy Równoległej do Ptaszyckiego. Które to również jest w stanie upłakanym, ale może nie aż tak tragicznym jak torowisko w ulicy Ptaszyckiego. Nächste Haltestelle in Bäumannsheide. Tutaj to za Chiny Ludowe, nie pamiętam, gdzie ja mam jechać. Prosto.
No okej, okay. Jak prosto, to prosto. Jesteśmy minutę w plecy, takie opóźnienie to nie jest opóźnienie. No i pytanie, kiedy my się doczekamy na jakąś zmianę światełka? Tutaj, nie wiem, ale w nocy to mogliby powyłączać sygnalizację świetlną. Tak po mojemu. No w nocy to ona tu w ogóle nie spełnia swojej roli, tylko mnie opóźnia. Nie wiem, dokąd ten chłop ma zamiar tu iść. Nie ma tutaj przystanku jako takiego, więc okej, zrobimy mu przyklęk. Żeby tam nie płakał. I grzejemy, bo jeszcze nas czeka powrót. A, tu chyba będzie teraz taki powykręcany odcinek trasy. Nächste Haltestelle Hartmannshof. Tak jest, ale zobaczcie, jak te zakręty są fajnie wyprofilowane. Tak, cały czas gramy w OMSI 2 i mamy tu tak fajnie wyprofilowane zakręty. Jak w ETS-ie normalnie, nie? No coś pięknego. Tutaj autor tego konkretnego rejonu mapy odwalił naprawdę kawał zarąbistej roboty. Bo nie wierzę, żeby to robiła jedna osoba, ten projekt. Tą całą metropolię Rury. To musiało być co najmniej kilka osób. Pewności nie mam, ale widać to nawet po tym, o czym mówiłem. Czyli na przykład po tym, że na przykład w niektórych rejonach mapy przechodzą piesi przez jezdnię, w innych nie. No i w ogóle wygląda to wszystko zupełnie inaczej. Wykończenia mapy, kuźwa, tak jak tutaj, zobaczcie, jak zarąbiście, lasem jedziemy. Ja mam nadzieję, że jest tu jakaś linia dzienna. Ja na pewno dobrze jadę? Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj się nie wszystko wczytało. Tak jakoś podstawą mi się tu wydaje. Nikt nie wysiada, nikt nie wsiada, nic tu nie ma, to jedziemy dalej. Jest tu jakaś 260, no to gitara. To kiedyś się tu objawimy na jakiejś linii dziennej. Tylko muszę pamiętać, żeby wziąć sobie wtedy porę adekwatną. Ale ja zazwyczaj, ja tutaj robię sobie przejazdy testowe. No i wtedy będę brał to pod uwagę, podejrzewam. No bo jakbym nie robił sobie przejazdów testowych, i nie wiedziałbym kompletnie, gdzie tutaj dana linia idzie, to wyglądałoby to, nie byłoby to zbyt atrakcyjne, myślę, dla was. Poza tym ja też muszę tutaj mieć pewność, że jak zacznę nagrywać, to nagle w pewnym momencie nie skończy mi się mapa albo coś, więc taki test również jest tutaj ważny z mojej perspektywy.
żeby mieć tutaj praktycznie 90, co najmniej 9% pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przetestować mapę, przetestować ewentualnie pojazd i tak dalej, malowanie. Wszystko to trzeba sobie na spokojnie sprawdzić. Nächste Haltestelle, Essener Straße. Dobra, ty, ja już może nie będę tak szarżował, bo jesteśmy chyba w zabudowanym terenie. Nie wparuje nam ta niunia na jezdnię. Nie, bo oni tak czasem lubią. Idą, nagle skręci i wejdzie mi pod koła, nie? No i wtedy to już jest abba, tatusiu, abba. Trup na miejscu. Pobudkę im robimy. Kuźwa, wszyscy tu prawie śpią. Patrzcie, wszędzie ciemno. Ale ja ich obudzę. Dobra. Bo zaraz mnie tu bagiety będą gonić, albo jakaś inna psiarnia. No 30 na godzinę to tutaj wydaje mi się jest ciut za dużo na tym zakręcie. No tu na tej linii frekwencja również nie jest jakoś super duża. Więc nie dziwię się, że ta linia jest tutaj połączona rozkładowo z tamtą. Natomiast ja mówię, ja bym zrobił raczej taką jedną dłuższą linię, która by miała przerwy tu i tam, no i tyle. Ja bym to na takiej zasadzie bardziej zrobił, niż dzielił to na dwie osobne. No ale dobra, okej. My sobie tu jedziemy na bus pas, czy też pas autobusowo-tramwajowy. Nikt nie wysiada, nikt nie wsiada. To śmigamy. My tutaj zjeżdżamy na chwilę dosłownie z tego pasa autobusowo-tramwajowego, bo zaraz na niego będziemy z powrotem wjeżdżać. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen-Buchauer Straße. Dokładnie, ta linia nam łączy Gelsenkirchen z Bottrop. Uwielbiam dźwięk przerywacza tutaj. To jest coś pięknego. Tu na spokojnie. I tak mamy belkę poziomą. Czyli stój. Świeci się to magiczne K, czyli chyba mógłbym jechać. Ale nie mam pewności. Byłby mi się przydał jakiś kierowca, kuźwa, z Niemiec, żeby mi powiedział, o co z tym chodzi. Kierowca autobusu, rzecz jasna. Dobra, no i wysadzamy ich. To jeszcze nie jest przystanek końcowy, chociaż tutaj podejrzewam, tak, wszyscy wysiedli. Czekamy się na ten bus pas.
i buspasem się wciskamy w perony. Czekaj, terminus 200, N19 jest tu. Dobra, tu jesteśmy trochę powyżej tolerancji opóźnienia. Wszędzie byliśmy tak poza tym w granicach normy. 2 minuty, to przyspieszymy sobie powiedzmy o minutę. Albo jeszcze ciut. 4:30. Dobra, podjedziemy sobie na startowy. Okej. Okay. 20 stopni mamy w autobusie, to dość ciepło. Bym powiedział nawet, że dla mnie to za ciepło. Tu żółtego chyba nie było, nie? Tak mi się wydaje. Już ostatnio na to zwróciłem uwagę. Że ten żółty nie wiedzieć czemu się nie wyświetla. Nie, tu jedziemy prosto chyba. Tak jest, tu jedziemy prosto. Ja już byłem za blisko, żeby wyhamować. Jeszcze nie wiem, co wybiorę na miniaturkę. Nächste Haltestelle, Essener Straße. W sumie tu i tak nas nic nie ominie, nie wyminie ani nic. No bo nie ma jak, no jak niby, peronem? No nie bardzo. Także no tutaj tak trochę dziwnie te przystanki są zrobione. Ja bym je raczej zrobił tam, na tym pasie tramwajowym. Zrobiłbym pas autobusowo-tramwajowy i wówczas tam bym te linie poprowadził po prostu. Ale skoro organizator ruchu chciał tak, to niech będzie tak. Jedziemy, jedziemy. Szybciej z tą lodziarnią. Nächste Haltestelle, Brauburgstraße. No w 2 godziny myślę, że się zamkniemy z tym odcinkiem. Okej. Okay. Spoko. Za tydzień najprawdopodobniej nie będzie OMSI 2, to już od razu uprzedzam. A co będzie, zobaczymy. Nie wiem jeszcze, ale najprawdopodobniej nie będzie to OMSI 2. Bremsen vor dem Lenken.
Ogólnie OMSI 2 najprawdopodobniej, tak jak jest od początku września, w sumie będzie się pojawiać raczej co drugą sobotę, jeżeli się uda. Po prostu naprzemiennie z czymś innym. Naprzemiennie z innymi playlistami o podobnej tematyce. W niedzielę mamy transport rzeczy, w sobotę transport osób. W piątki mamy, co mamy? Szczelanie i tak dalej, takie gry fabularne, gdzie można sobie trochę, gdzie można się wyżyć. A w środy i czwartki, bądź środy lub czwartki, mamy gry takie bonusowe. I na razie tak to wygląda. Od nowego roku może to wyglądać ciut inaczej. Ale jeszcze nie mam tak nic konkretnie postanowione. Więc na razie nie będę o tym mówił. Jak się będzie zbliżał koniec roku, to się dowiecie, co i jak będzie wyglądać. Może nie będzie to jakoś dużo zmian, może nie będą to jakieś wielkie, rewolucyjne zmiany, ale... być może nastąpią, a może jeszcze przeprowadzę jakieś ankiety? Żeby też poznać waszą opinię na ten temat? Zobaczę. Znaczy na dany temat, o może tak. Bo tych tematów może być kilka. Tylko jeżeli ankiety, to raczej nie przez YouTube'a. Bo tutaj... no to jest, są takie mało wiarygodne, bym powiedział, ankiety, no bo nie pamiętam, czy liczba głosów jest wyświetlana jeszcze zanim się zagłosuje, w sensie liczba głosów oddanych na konkretną odpowiedź, ale na pewno można tą odpowiedź potem zmienić, co jest jak dla mnie absurdalne. No bo nie wiem, załóżmy, ktoś sobie zaznaczy, że chciałby na przykład tak, a potem popatrzy, o kurde, najwięcej osób tam zagłosowało. Dobra, to ja nie będę gorszy i też tam zagłosuję. No, a nie do końca chciałbym, żeby to tak wyglądało. No bo jak to ma tak wyglądać, to... no to ja dziękuję. Jest ciekawe, że teraz jedziemy praktycznie opóźnieni. Przez prawie cały czas. A w drugą stronę jechaliśmy cały czas. Przed czasem w sumie. Tu w ogóle jedziemy przez jakiś taki las. Super jest ten las. Tu sobie jakąś miniaturę kiedyś walnę w tym lesie. Tu mamy jakieś takie latarnie chyba na panele fotowoltaiczne? Czemu one dają ciepłe światło? Teraz to raczej wymieniają. To oświetlenie właśnie jest ciepłym światłem, na LED-owe, ale z zimnym światłem. Wymieniają latarnie, a nie na takie jak mamy tutaj zdecydowanie. Od takiego typu oświetlenia raczej się już odchodzi, jeżeli chodzi o oświetlenie w miastach. Który to tam taki wygadany? Pewnie ten, co przy mnie stoi. Dobra, nikogo nie ma, nikt nie żąda.
Lecimy dalej. Nächste Haltestelle am Jugendkombihaus. My tu lecimy prosto, prosto, prosto. Odrobinę nadgoniliśmy opóźnienie. Ja tutaj nie będę walczył z tym opóźnieniem. Jak je nadgonimy, to nadgonimy, jak nie, to nie. Zresztą ja bym nie chciał jego jakoś specjalnie też nadganiać, bo nie chcę być przed czasem. Wolę być opóźniony niż być przed czasem, bo jak jestem przed czasem, to muszę stać i wyrównywać. A jak jestem po czasie, to po prostu przyjazd, odjazd, przyjazd, odjazd, przyjazd, odjazd. Kto teraz? My? Czy nie my? Chyba nie my. A może nóż, widelec i łyżeczka? Możemy? No właśnie, nie o ten szyberdach mi chodziło. Właśnie nie o ten szyberdach chodziło. Tylko dokładnie odwrotny. Nächste Haltestelle Baubuchstraße. Dobra, dawaj, 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 kas, 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 kas. O, ktoś wysiada w końcu. Maruda? Nie. Kurna, ten Maruda mógłby wysiąść, bo już mnie denerwuje ten gość. Do widzenia. Jednego mniej Marudę. Nie ma problemu. Nächste Haltestelle, Neuer Markt. Tą stronę na tej linii chyba w ogóle jeszcze nie jechałem, tak mi się wydaje. Także będzie to taki w sumie dziewiczy rejs. Bo ja zazwyczaj robię, jak robię jazdę próbną, to w jedną stronę. No zdarza się, że zrobię sobie pełne kółko na jakiejś linii, ale tutaj akurat na tej linii jechałem w jedną stronę. Przycisnę trochę, żebyśmy przejechali. A, miałem wyczucie, wiedziałem. Jakbym nie przyspieszył, to bym stał na tych światłach. A tak, przejechaliśmy. To przy pierwszych drzwiach niestety nie mamy ciepłego guzika. Jeżeli jest taka potrzeba, to musimy sobie sami te drzwi otworzyć. Czy no nie sobie, ale musimy je sami otworzyć. To też jest taki ala bus pas? Chyba jo. No i powoli, bo powoli, ale zbliżamy się ku końcowi. No i
Jedź, 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 Jezus, słabo się zbiera ten Cycaro 2. Nächste Haltestelle, Ahrenberg, Fortsetzung. Dobra, nikt to nikt. To lecimy na Szczecin. Nächste Haltestelle, Siemensstraße. Siemens? Ale czekaj, czekaj, czekaj. Ten Siemens, o którym myślę? Ten od lokomotyw, pralek i tych innych ustrojstw? Pralek? Siemens, pralek? No niekoniecznie, że od pralek, ale oni też robili jakieś sprzęty elektroniczne chyba. Nie wiem, czy dalej robią, ale robili. Ale na pewno produkują lokomotywy. Nächste Haltestelle. Dyplestrasse. Lokomotywy w ogóle cały, no nie wiem, tramwaje chyba też robią. No i cały osprzęt do nich. Jakieś systemy, sterowniki informacji pasażerskiej i tak dalej. No nie gadaj, że tak blisko są przystanki. Przy to mi się nie opłaca tam zatrzymywać nawet. Nie, dobra. Ja już myślałem, że zwątpię, nie? Nächste Haltestelle Ostring. Tu muszę uważać, jakby mi ktoś wparował pod kółka. Siada. I tak tam jest czerwone, więc czy będę tu stał, czy tam. Więcej pożytku jest, jak tu stoję, nie? W ogóle patrzcie, jak on stoi. On stoi na pasie do jazdy na wprost lub w lewo, a miga w prawo. No przecież jak on skręci w prawo, to ja go chyba rozwalę. Nie jest autobusem, żeby musiał aż taki łuk brać. Wiedziałem, normalnie wiedziałem. Przecież tam nie jest aż tak ciasno, no bez jaj. O, ulica jakiegoś Janusza, ale super. Janusza polskości? Pytanie, czy tu ktoś będzie wsiadał? Wątpię, ale zobaczymy. A jednak jest jakaś niunia, patrzcie ją. By się przeszła te dwa przystanki. No halo, halo. Że w Niemczech nie nauczyli kultury na drodze. Gdzie ten niemiecki porządek? Pewnie tak, jeszcze ty se tu skręcaj. Dobra, ty se skręcaj, ja mam tą dupę. Ale jakby kto pytał, to tak się nie robi. Ale to tak tylko jakby ktoś pytał. Na egzaminie, jakbyście zdawali na prawo jazdy, to tak nie róbcie. Nie radzę.
Nächste Haltestelle Bottrop zu. Berliner Platz. No toś gościu się kuźwa popisał. Wszyscy żyją? No nikt mi przez przednią szybę co prawda nie przeleciał, ale wiecie co jest najgorsze? Ja muszę na ten pas wrócić. Sorry. Albo po prostu z tego pasa już pojadę. No trudno, to mnie gość załatwił, nie? Jakim trzeba być debilem, żeby widząc, że jedzie za nim autobus, hamować, kuźwa, pedałem w podłogę. No przyjechałbym go, patrzcie, jak gdzie się zatrzymałem. Ja się zatrzymałem w połowie jego auta. Czyli jakbym jechał na wprost, a nie odbił tutaj, to podejrzewam, że byłoby po nim. Nie wiem, mógłby tym orzeszkiem w głowie czasem ruszyć. Przecież to coś nie można powiedzieć, że ma mózg, ale ten orzeszek w głowie po coś jest. Jest po to, żeby go używać, wiesz? No. Dobra, pozamykamy, bo jak zmiennik przyjdzie, to on sobie tu będzie sam wprowadzał jakieś klimatyzacje, nie klimatyzacje i tak dalej. Dobra, my tu zaraz powinniśmy móc jechać. Ta jest. Tu zasadniczo teraz w sumie nie ma różnicy, gdzie byśmy tych ludzi wysadzili. Tu jest nasze stanowisko, no ale my nie będziemy jechać dalej. Tak. Otwieramy. Wszędzie jest planowo. Gitara. Tu jest przerwa prawie 15 minut. Także cóż, gasimy. No i czekamy na zmiennika. Także cóż, na dzień dzisiejszy to już by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, nie tylko z OMSI, ale też z innych serii na kanale. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczenia, cześć i pa, pa.